Siemaneczko, drodzy widzowie, z tej strony Wasz Kanał Strategii, to jest kolejny odcinek serii Total War Three Kingdoms. Jak dobrze pamiętacie poprzedniej sytuacji, wszystko nam się wali teraz na łeb. Tak. Nagle wszyscy przestali nas lubić, wszyscy chcą nas zniszczyć. Mimo tego, że to jest walka pomiędzy trzema królestwami, to jeszcze inni próbują coś wygarnąć dla siebie, tak samo jak my próbowaliśmy coś wygarnąć dla siebie z cesarstwa Hany. Ale to takie, wiecie, to już... Puśćmy w nie pani, dobra? Znowu wyczerpanie. Znowu głupie wyczerpanie. Czemu miasto nie pomogło? Nie wiem. Jedną armią tego tutaj nie ugram przecież. Nie ma szans. Nie ma szans, żebym jedną armią tu ugrał. Panie, panie, super, tylko wiesz, co to mi daje tak naprawdę? Co to mi daje? Dobra. Wpierw muszę. Tu jest zasadzka. Wpadliśmy w zasadzkę, ale zdecydowane zwycięstwo, super. Pewna zasadzka, okej. 4000 naturę. Wciel do armii, utrzymy ludzi. Wciel do armii. Obawiam się, że port mogę stracić. Mimo tego, że tu jest taki spory garnizon, to port mogę stracić. Tego sobie wyjdziemy tu. Chociaż jakby... Dobra, idziemy sobie tu do portu. Dobra, jesteśmy w porcie, super. Szybko przeskakujemy sobie tu. Dobra. Kontynuuję oblężenie. Jeszcze raz. Będziemy ich głodzić, tak jak oni głodzili nas. Aha, tu była armia i tu nie ma armii. Fajnie, fajnie, warto wiedzieć. Warto wiedzieć. Tu wytwórcy narzędzi, musimy stworzyć armię jakąś. Kawalerii. Xin Yusu, zaizy, kanshoudole ciado wynnuan. Dobra. To powinno wystarczyć. Nie mam ruchu, więc nawet bym go nie złapał, chociaż może. Jak pozwolisz mu uciec, to się wnerwię. Mówiłem, że jak pozwolisz mu uciec, to się wnerwię. I właśnie się wnerwiłem. I to bardzo. I to bardzo się wnerwiłem. Cześć, pozdrawiam, nie? Super, odciąga mnie od miasta. Daleko? Daleko. Ja cię poddaję. Port rybacki. Czy port rybacki ma jakiś garnizon? Dobra, ty lecisz mi tam bronić tych granic. Ty z kolei, chłopie, przedostań się jakimś cudem tu, tylko znowu nie naokoło. Tu musimy stworzyć armię. No i czemu garnizon mi tutaj nie pomaga? Rozwiąż mi tą armię. Odwołaj wybraną ci to, odwołaj.
prostu... Wybaczcie, ale jestem troszeczkę już troszeczkę poirytowany tym, co się tutaj dzieje. Nocna bitwa. Wybaczcie, ale muszę uzupełnić zasoby. Okupuj. Super, wyszedłem troszeczkę na większy plus w tym momencie. Tu jest zasadzka. Tu jest armia. Droga zasadzka nieudana. Jakie szanse? Nieznaczna porażka. Czemu? Przecież mam więcej strzelców. Znowu mam to rozgrywać sam. Znowu. Dobra, szybki zapis. Rozpocznij bitwę. Oj, ja floruję. Co to ma być? Ludzie, co to ma być? On ma 4 oddziały strzelające. Ja mam 2, 4, 6. 7, 8, bo jeszcze ci włócznicy, nie? Z glewiami. Cesarscy glewnicy. Tak ich nazwijmy. 1552 do 1820, nie wiem. Więcej kawalerii, to powinienem objechać ich jakimś cudem. Nie wiem. Dobra. Teren taki, że się nie schowają. Przynajmniej plus z tej strony. Dobra, to robimy tak. Wszyscy. Łącznie z tymi. Dobra, hop. Jesteście oddziałem pierwszym. Oddział drugi. I teraz cała konnica. Muszę wyczekać dobrego momentu, muszę wyczekać. Bardzo dobry moment muszę znaleźć, żeby się w nich wbić. Generał tutaj. Topornicy tu. No i czekamy. Ej, co ty miałeś? Albo wy mieliście? Co to jest? A, ściana tarczy, okej. Dobra, zacznij strzelać. No, padł. Już. Dziękuję bardzo. Oddział drugi. Tak, oddział pierwszy. Zablokuj mi tylko formację, nie? Ale biegu się. Dobra, odblokuj. Na flankę. Super, teraz tu. Ci mają strzelać. O, super, zasłona dymna, świetnie. Niestety muszę znowu zrobić te moje zamieszanie. Dobra, wy tak objedziecie. Musicie ich objechać. Nie wiem jak, ale musicie to zrobić. Dobra, tutaj wszyscy strzelają. Kusza wielostrzała. Masz się skupić na celach tutaj, blisko ciebie. Ło, ale... Mój lider się po prostu wysunął. Dobra, oddział drugi. Do tyłu. Też nie. Powstrzymać konnych. Dobra, uderzać. Do tyłu, panowie, do tyłu. Linia pierwsza. Do przodu. Aj.
Ej, znowu się... Dobra, jak to wygląda? Dobra. Ty tutaj ich robisz. Ty uderzasz na tych. Wy panowie na tych. Pomóżcie im ty. Tu. Zamieńcie łuki na glewie. Ruszacie do przodu. Do przodu. Wy pomagacie tym. Oddział drugi. Obrócić się. Fokusować się na generale. Na generale. Dobra, ty sobie z tymi poradzisz. Świetnie. Dobra. Wy i wy macie się cofnąć tu. Wyłapcie tych. Kusza, strzelasz sobie tam. Dobra, wy sobie tu radzicie. Generał, masz złapać tych konnych, tą katafraktę. No nawet zasłona dym nam nic nie pomaga. Świetnie, świetnie. Dobra, zatrzymajcie go. Macie go zatrzymać. Nie wiem jak, ale macie go zatrzymać. Dobra, strzelajcie w tamtych. Dasz sobie radę, dawaj, dawaj, dasz sobie radę, dasz sobie radę. A ty chłopie się tu wycofaj, tu, tam. Tam masz się wycofać. Świetnie. Strzelcy strzelają, robią swoją robotę. Strzelać mi w tych. Świetnie. Siedmiu. Dobra, przestań gonić generała, tylko wybij tych łuczników. Ty z kolei skup się na tych złamanych jednostkach. Okej, łucznicy, wszyscy strzelcy, jacy mogą być, zmiana celu. Wy też strzelacie? Nie. Tu, zatrute pociski. Dobra, świetnie. Uderzyć, żeby się złamali. Super, ci się złamali. Gonicie tamtych. Okej. Nie no, 17, to się nie opłaca. Dobra, ty gonisz tamtych. Ty już możesz odpuścić im. 9 zostało chłopa. 9 ludzi w oddziale. Okej, no to jak, przyspieszamy tempo i GG! Wygraliśmy! Hehe. Dobra, jeszcze tylko z tym tutaj te dwa oddziały przetrzebimy. I będzie dobrze. Dobra, zdecydowane zwycięstwo. Koniec. Kończymy to. Kończymy te wojny bezsensowne na zachodzie, południowym zachodzie. Muszę podpisać pokój z Shihai i zająć się pozostałymi wrogami i poodbijać niektóre ziemie. Jak? Nie wiem. Nie pytajcie się, dobra? Nie wiem, nie wiem. Dwóch wysłuchać mi tu pozostało, okej. Dobra, uwolnię cię. Ale wezmę sobie pieniążki za ciebie. Zamiast wracać do sady, to muszę się teraz go pozbyć. Aha, nie pozbędę się, dobra, dobra. Jest złamany, no to... Nie ma szans, żeby gdzieś poszedł. Powiedzcie mi, czy wy zgodzilibyście się na White Peace'a? 36. Mimo tego, że takie wielkie straty wam zadałem,
zacnej, ciasnej anielki, to nie. Będą się trzymać, że... Co tu mamy? Tutaj, dawaj mi to. Tobie damy co? Strach i morale, okej. Tobie by trzeba coś dać, jakąś lepszą broń, lepszą zbroję. Masz. Świetnie. Coś do żółtego mamy? Mamy, okej, to bierzesz sobie tego. Tutaj coś mamy? Mamy, bierzemy to, okej, świetnie. Tutaj damy sobie potężne pchnięcie i prędkość do szarży. Super. Miasta, wiem, się zaraz buntują, tylko co ja na to poradzę? Tutaj jednym muszę wyłączyć te podatki. Miasto jedno straciłem. Super, świetnie. Następna tura. Brusowe zwycięstwo, ale biorę. Super. Wygraliśmy to. Port Rybacki się obronił. Wybronił się Port Rybacki, super. W Cieldarze mi było jak najszybciej, chcę odnowić sobie siły tam. No nie, jeszcze ci mi wojnę wypowiedzieli. Kopcie leżącego, kopcie, no. Nine. Sun Yu, nie, w wieku 67 lat odszedł San Jin. Dawni sojusznicy. Okej, fajnie. Tylko wiesz, to mi trochę... Nic to nie zmienia. Deleguj. Dobra, okej. Tutaj mamy... Kolejna ich armia rozgromiona. Wciel do armii. Tutaj tak się sprawy mają. Dobra, troszeczkę już pogłodowali. Dobra. Dobra. Tobie dam morale, gdy dowodzisz. I premię do szarży. Poplecznika ci dam jakiegoś, jeśli mam. Dobra, dam ci tego. Sorry. Masz, na szybko ci jeszcze tu dowerbuję jakichś ludzi, nie wiem, masz tych, o, tych. I jeszcze dwóch tych masz, o. Minus 24 tylko na minusie, super. Tu, dobra. Godna porażka, no ja fluruję. Zagódź. Zrób to, zagódź, dobra.
A ty, gościu, w chłampi, może być w końcu mi tak... Poszedłbyś już, nie? Dobra, ja muszę... W porcie handlowym muszę się bronić, bo... Ile? Tysiąc? Dobra. Bo ziemię rolną chcę sobie wybronić, nie? Tu jest taki garnizon, tu jest pełna armia. Nie ma szans. Wydałem kasę, trochę na marne, ale... Dobra. Stąd armię musiałbym zabrać. I uderzyć tu, tu. Pytanie, czy ktoś chce ze mną pokój zawrzeć? Pokój. Dobra, ty chcesz, tak? Świetnie, dobra. Negocjuj. A zgodziłbyś się na paktowanie agresji? A jakbym tobie tutaj dał jakiegoś szrota? Nie wiem, na przykład tego, o. Mogę od ciebie coś zażądać, no to biorę. Dobra, i nie atakuj mnie już tam przez parę tur. Jedna wojna mniej, o jedną wojnę mniej. Czy z tobą się dogadamy? Nie dogadamy się. Taoing. Nie dogadamy się, super. To jest aluzja, ironia, żeby nie było. Księstwo. 38. Super, yuppie. Yan Yu. Jesteś takim wyluzowanym gościem. Nie, nie. Jedną wojnę tylko mniej mamy. Jedną wojnę, rozumiecie to? Jedną wojnę. No, nie wiem, muszę im przyjąć te przyprawy, czy co? I wtedy będą skłonni do paktowania, czy co? Właśnie, a wy? Wy. Pokój. Si coś tam. Aha. Nie no, no. Spoko, dobra, to ja muszę wam przyjąć prowincję specjalnie. Super. Czekajcie, odnowię swoje siły. To porozmawiamy inaczej trochę. Przestanę być taki dobry. Najgorsze, że ja nie mam marionetek. Niepotrzebnie ulepszałem. Aha, i straty też jakieś takie mizerne. Dobra. Nie, nie, zobaczcie, ale dla mnie to jest zbyt wiele. Muszę na chwilę zerknąć. Teraz się tura skończy, to zobaczę, ile nagrywam. Dobra, ile ja nagrywam? 23 minuty. I nieznaczna porażka, tak? Przecież ja ich tutaj... No, dobra, jak się zjednoczą, to nie. Ale tak, to bierzemy sobie szybki zapis. I rozpoczynamy bitwę. Ostrzał, robimy im totalną sieczkę. Robimy im totalną sieczkę. No, przestrzeń, teren do walki, no, nie jest zły. Powiem wam tak, nie jest źle. Dobra, zrobimy to tak, oddział pierwszy. Jaką przeciwwagę zrobimy, postawimy mieczników tutaj na drugiej flance. To jest też oddział pierwszy. A jak komputer mi ustawi te jednostki? Tak mi to ustawi. No dobra, okej, to niech będzie tak. Strzelcy mają robić za odwrócenie uwagi. Tu będzie oddział czwarty. Wszyscy pozostali strzelcy. Dobra, tak. Wy będziecie oddziałem drugim. I chodźcie już tutaj przed szereg, delikatnie. Przed szereg, panowie.
Świetnie. Coś specjalnego oni nie macie oprócz kusznicy, tylko mają miejkę. Ty od razu strzelaj ogni z tymi. Ty będziesz tutaj ich inspirował. Dobra, to wy jesteście oddziałem trzecim tak naprawdę. Dobra, oddział trzeci. Przyspieszmy. Garnizowanie, garnizowanie. No i teraz powolutko, powolutko. Ech. Zapraszam, no. Zapraszam, zapraszam. Chodźcie tu, chodźcie, chodźcie. Jaki jest zasięg katapult tak w ogóle? Dotąd. Okej, no to troszeczkę im zajmie, zanim do mnie przyjdą. O, ale ładnie są tu ustawieni. Och. Ale czekajcie. Czy... Dobra, a jakbym ustawił sobie to jako grupę pierwszą? Zablokował. Dawaj panowie, dawaj, 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 ruchy, 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 ruchy. To jest oddział drugi oprócz was. O! Już, już. Prawie wam się udało, chłopaki. Prawie wam się udało, dobra. Trybusz ma już strzelać ognia. Wiem, to jest samobójstwo, co robię. Ale szarża. Szarża. Szarża na ich łuczników, już. Ohohohohohoho, ale żem się tutaj wpakował. I do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Nie za dobrze. Właśnie, ach, ten las jeden. Dobra. Muszę ich jakimś cudem podprowadzić tutaj. Pod moje oddziały główne. Dobra, uciekać, uciekać, uciekać. Dobra. Wy już przestańcie używać tych ognistych, a strzelajcie normalnymi. Wy zachowacie dystans, świetnie. Łucznicy już robią swoje. Tutaj tam jakieś śmieszne oddziały, za macie w nich strzelać. Dobra. Pręguś, prędko, 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 panowie. Dobra, wy z glewiami do przodu. Mur włóczni na konnicę. Aha. Wy tam strzelajcie dalej. Konnica moja. Dobra.
Nie mam jak manewrować. Nie mam jak. Tutaj są ci. Okej. Dobra, panowie, wracamy na front. Wracamy, wracamy, wracamy. Dobra, tutaj część oddziału została... odstraszona, tak to powiedzmy. Że odstraszyliśmy, dobra. Tutaj ładnie sobie radzicie. Tu, pod oddziały. Pod nasze oddziały. Dobra, wy tam. Ty na tego tam. Dobra, wy pomóżcie, żeby ich nie okrążyli. Ty się zamienisz z tamtym. Ty masz strzelać w tych. Jak tu sytuacja wygląda? Gonić mi tamtych, tamtych. Świetnie. Drewusz niech strzela sobie tam. Macie biec na niego. Świetnie. Tutaj ładnie. Nasi wojownicy z glewiami sobie pięknie radzą. Pięknie, pięknie, pięknie. Tu sytuacja jak się miewa. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Wszyscy na jeden oddział. Strzelcy tutaj sobie ładnie radzą. Glewie tam naprzód. Średnie zagrożenie, tak? Łucznicy. Dobra. Cofamy się tutaj. Konnica moja tutaj jedzie sobie na tamtych. Dobra, weź, wyciągnijcie miecze i pomóżcie. Dobra, kolejny oddział zatrzymać. Kolejny. To był dobry pomysł, żeby werwować tych żołnierzy z glewiami. Jak wam tutaj idzie, panowie? Obrońcy niebios kontra... obrońcy niebios, okej. Tutaj co to jest za oddział? Milicja, okej. Dobra, wy tu. O nie! W tych wjechać, w tych. Ten oddział, w ten oddział, dobra. Posiłki. Podesłać posiłki, już! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Nie wstydzimy się, nie wstydzimy się pomagać naszym. Dobra, świetnie. Ten oddział goni sobie tych. Ten tych. Ten tych. Ci walczą. Super. O, nasi wygrali. Okej, tu jest czysto. Idziecie tam. Nie, dobra, tych łuczników gonić. Okej. Czemu przecież... A dobra, bo tym nie włączam. Okej, dobra, dobra. Zwracam honor. Gonić. Gonić ich. Dobra, a wy już przestańcie strzelać. Dobra. Dobijcie raczej... macie załatwić tamtych. O. Lancierzy milicji. Okej.
noska wroga jest złamana, ale nie spanikowała. Raczej spanikowała, ale całkowicie się nie złamała. Można powiedzieć, że tak do połowy się chłopaki złamali. Dobra, i teraz najszybsze tempo. Ilu tu? 37. No, nie stójcie tak, tylko gonić ich, gonić. Generał, strateg, ty tak samo. Dobra, ilu tu? 77. Ło! Niestety, odcinek dość długi i już musimy kończyć. Ale bitwa zacna, 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 bardzo zacna. Dobra, ci mogą już przestać, bo się tylko zmęczą. Resztę macie zostawić konnicy. Dobra, wy, jak sobie radzicie? 63, ok. Stratek tutaj dojechał, czemu ty jesteś? A, morale, bo pożar, ok, ok. 65, ok. Gońcie tamtych. Dobra, zostaw już te ogryski. No, 5, 4 chłopa, zbyt wiele to nam nie zrobi. Dobra, wy ich tutaj dojechaliście, świetnie. Ilu to zostało? 38, no dacie radę, dacie radę. Ile tu? 28, 27. Tu jest 24, 23. 30. Dobra, kończymy to. Normalnie jeszcze powinienem troszeczkę gonić te oddziały, które uciekały, ale dobra, już sobie daruję. Uuu, Sun Tse, 361 chłopa pokonał, fajnie. Fajnie, fajnie. Mam nadzieję, że jak teraz zniszczyłem armię, zniszczę tego ich przywódcę. A nie, to nie jest ich przywódca. Zniszczę ich armię, zabiję ich przywódcę, chociaż to nie jest ich przywódca, niestety, chyba. A nie, to jest przywódca, dobra. Nie, nie, dobra, o, już się gubię. Ładne straty, nie? 301 do 2418, łe. Wciel do armii, potrzebujemy błyskawicznych uzupełnień. Kim swoją dołącza do wojny? Utracona jest ziemia rolna. Dobra, wracaj. Wylecz się do końca. Ta armia mi wraca tutaj. Minus 550. Reforma jakaś. I co to za reforma? Nowa jazda. Fajnie, tylko... Wiecie, jaki jest problem? Że ja i tak tego nie wykorzystam. Czasu budowy... do zadowolenia... Aha, no to tak średnio, wiecie. Dobra, niech będzie dochód z chłopstwa. 15% trochę na... No. W tym przypadku to nam dużo pomogło, nie? Dobra. Nocna bitwa, żeby jeszcze mniejsze straty były. Super. Utraciłem to, co wcześniej straciłem. Zyskałem to, co wcześniej utraciłem. Aha, i zwiększyło się. No, super, 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 świetnie, świetnie, świetnie. Czemu? No, nie widzę tutaj, żeby jakieś budynki były, które tak, wiecie, tak... Dobra, tutaj mogę włączyć przychód, no i teraz mam ładnie 848. Nieźle, normalny tryb. I tutaj, super, odbiliście te swoje ziemie, świetnie, świetnie. Czy ten gościu... Wuang Pi? Minus 40, no chłopie, co ci jest po prostu? O co ci chodzi? Gadaj!
O co ci chodzi? Tutaj nie jest. No i pytanie, co nim robimy? Tym, o tym, tym, tu. Dobrze by było najpierw uspokoić sytuację tutaj, żebym mógł odciążyć ten front. I chyba to muszę zrobić. Dobra, lecisz mi tutaj. Herbaciarnię podbijemy sobie. Potem pójdziemy sobie w stronę przypraw. Pole ryżowe i przyprawy. Tu jedne przyprawy, tu drugie przyprawy. Ile już nagrywam? 40 minut 50 sekund, jak patrzę. Tu miecze szybko do rozdania, minus 10 do fachowo. Nie, nie, plus ma być, plus ma być. Tu ma być taka zbroja. No, lipna, ale no cóż. Masz tu takie coś. Takie coś. I jeszcze na szybko dostaniesz. O, fachowość. Proszę bardzo, jeszcze minus 5 do utrzymania świty. No, patrzcie, patrzcie, jak ładnie. Mam pieniążki, ale te pieniążki muszę zachować. I muszę utrzymać port handlowy. Muszę za wszelką cenę ten port handlowy utrzymać. W międzyczasie muszę podbić tutaj tą ziemię rolną. Zabrać tutaj Liu Beiowi kawałek ziemi, wyrównać. Może w końcu uda się. W ogóle Liu Bei, aktualnie królestwo Shu Han. Zawrzyj pokój. Minus 49. No po co na co? Najlepiej jest kopać leżącego. Jan tu. Chłopie, powiedz mi taką jedną rzecz. Po co ci wojna ze mną? No, po co, po co, po co? Szybko. Pokój. Jan. Jan Yu, a nie Jan tu, co ja gadam. Shi to nie, księstwo Zong, Tao Ying, królestwo Shu Han. Umowa handlowa? Handeli, handeli, handeli. Nie, dobra. Dobra, ja to kończę. Zagram sobie parę tur między odcinkami, żeby przenieść armię z punktu A do punktu B i coś wymyślimy. Więc hejka. Do następnego. Czołem. Pa, pa. No, tak jak wam mówiłem, zagram sobie chwilę i spójrzcie. Yuan Yu jest zmęczony wojną, a to nam daje takie bonusy. Wiecie czemu? Bo dwie armie możemy sobie stąd zabrać i śmiało przerzucić na front północny. To jest takie dobre. I oczywiście my się na to zgodzimy. Oni dają, Yuan Yu zostanie naszym wasalem. My zagwarantujemy im autonomię. Czemu by nie? I my się na to zgodzimy. Proszę bardzo. To było owocne spotkanie. Dziękuję. Mądry z ciebie człowiek. Tyle to powiem. Cześć, Yuan Yu. Dobra, więc ja kontynuuję dalej granie pomiędzy odcinkami. Chwileczkę, jeszcze dwie tury sobie zagram i kończę. I widzimy się w następnym odcinku. Hej, cześć i czołem. Narka.